Równo, godzina 12, u nas Telewizja Republika, zamiast hej na Wyżyn Mariackiej jestem ja. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak jest. Redaktor Tomasz Takiewicz wróci do studia całkiem niebawem, więc nie jest to trwała zmiana. Wiem, że w Polsce dużo się zmienia, ale nie, tu będzie wszystko po staremu. Proszę nie regulować odbiorników, to tylko chwilowe. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w politycznej kawie. Dzisiaj ja jestem w studio w Warszawie, a łączymy się raczej z zachodem niż wschodem Polski, bo pewnie dziś u siebie w województwie lubuskim jest Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam. No i pewnie u siebie na Śląsku jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Dzień dobry. Tak, dokładnie, dzień dobry. To bardziej południe niż zachód, ale pozdrawiam pana posła Asta, pozdrawiam pana redaktora i pana redaktora Sakiewicza też pozdrawiam. Wszyscy, dziękuję bardzo. W swoim imieniu i telewizorów również i redaktora Tomasza także. Powinniśmy tak po Bożemu zacząć, że tu w poniedziałek był wybór prezydium, potem wtorek i ten, ale muszę powiedzieć, że zmieniłem ten prosty harmonogram, kiedy przeczytałem tekst Jędrzeja Bielskiego w Rzeczpospolitej Piątkowej, trochę jak u Hemingwaya, czytam gazety dzień później, nawet dwa dni później niż powinienem czytać. Tytuł jest bardzo znaczący: Europa chce głosować na wolność. Podtytuł brzmi tak: 200 km na wschód od Warszawy zaczyna się ponura dyktatura. A i sama Polska jeszcze kilka tygodni temu była zagrożona czym? Populistycznym nacjonalizmem. I teraz uwaga. Kropka. Bruksela pomogła nam uratować demokrację i musi się tym chwalić przed wyborami do Europarlamentu. No dobrze, to pierwsze pytanie. Czy redaktor Jędrzej Bielecki ma rację, że to Bruksela uratowała demokrację, czyli to Bruksela wywindowała do rządu Donalda Tuska i Bruksela do rządu wywindowała obecną koalicję? Panowie, kto pierwszy, ten lepszy? Jak w turnieju? Panie, oczywiście, że to nieprawda, panie redaktorze, w tym sensie, że jeżeli chodzi o tę dyktaturę, no bo tej żadnej dyktatury nie było, każdy o tym dobrze wie, w dyktaturze nie ma wolnych wyborów, nie ma wysokiej frekwencji, nie ma możliwości demonstrowania na ulicach i po prostu pod hasłem 8 gwiazdek no wyzywanie rządzących od najgorszych. To się działo przez ostatnie lata w Polsce i nikt nie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. No dobrze, ale Bruksela, więc bo to jest także tak, redaktor Jędrzej Bielecki. Pomocy, ale jest część prawdy, bo pomoc Brukseli jakby oczywista. No tutaj i jeżeli się tym chwalą na tym etapie, to tylko potwierdzają naszą diagnozę, że blokada środków z KPO była to decyzja polityczna, że chodziło o wsparcie totalnej opozycji w Polsce, a totalna opozycja bardzo skrzętnie z tego korzystała, opowiadając, jak to w Polsce jest naruszana praworządność. No dzisiaj już oczywiście o praworządności nie ma mowy, już po prostu się mówi, że my jeszcze o praworządności, bo mamy w goście dwóch prawników, że jeżeli ktoś nie wie, to właśnie się dowiedział, że i pan poseł Ast, i pan poseł Gramatyka to są prawnicy, więc o prawie dzisiaj dużo będziemy rozmawiać, no i siłą rzeczy, bo taki mamy okres, ale ja chciałbym jeszcze tego tekstu, doczytałem na końcu, że partnerem tej publikacji jest Parlament Europejski, trochę mnie już się dziwię, okej, ale dalej teza jest frapująca. Jędrzej Bielecki no pisze, że to w zasadzie dzięki Brukseli, że to, panie pośle, nie wasz program, nie jesteście dobrymi politykami, ba, to was ktoś wsadził na ten stołek, a dokładnie Bruksela. Jak to było? Ile Brukseli było w tych wyborach, a ile Polski, panie pośle? Rozumiem to mnie, tak? Tak, tak, teraz tak, no, skoro dał pan się uprzedzić Markowi Astowi, to teraz pana kolejno. Słyszę. A ja się nie pcham nigdy przed posła Asta z szacunku dla jego kompetencji, dla jego intelektu i dla jeszcze paru innych rzeczy, które sprawiają, że czuję do niego sympatię.
Natomiast nie wiem, o co chodzi z tą Brukselą. Bruksela jest, zdaje się, stolicą Królestwa Belgii. To Królestwo Belgii, czy... No nie wiem, znaczy Bruksela, jak to tak pisze Jędrzej Bielecki, chyba chodzi o instytucje europejskie. I nawet jak się wczytać w ten tekst, to rzeczywiście, zdaniem redaktora Jędrzeja Bieleckiego, to dzięki unijnym instytucjom udało się w Polsce zatrzymać, jak pisze redaktor Bielecki, ja nie muszę się z tym zgadzać oczywiście, ale powstrzymać nacjonalistyczną dyktaturę w Polsce. No, wynik wyborów jest zasługą Polek i Polaków, którzy poszli do wyborów i wybrali tak, jak wybrali. Poszli do wyborów w niesamowitej wręcz liczbie. Nigdy nie było takiej frekwencji, więc sami wszyscy jesteśmy autorkami, autorami tego sukcesu. Bruksela jako instytucja europejska kojarzy mi się wyłącznie pozytywnie. Uważam, że wejście Polski do Unii Europejskiej to było największe wydarzenie polskiej polityki zagranicznej w moim życiu i to było epokowe wydarzenie dla Polski. Widać to na każdym kroku i to, że Polska dziś wygląda tak, jak wygląda, no to jest między innymi zasługa tego, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, częścią, to warto podkreślić, równoprawną na zasadzie równych praw z innymi państwami. I tak zawsze postrzegaliśmy i będziemy pewnie postrzegać uczestnictwo Polski w tym wspaniałym, fantastycznym projekcie. A czy tak jak chce Jędrzej Bielecki, pan poseł uważa, że Bruksela powinna korygować kurs demokracji? Bo tu na Polsce nie koniec, tutaj już są, jak to pisze, we Włoszech do władzy doszła skrajna prawica i tu też, zdaniem pana redaktora Bieleckiego, Unia powinna ingerować. Czy panu się to podoba, taka wizja świata, którą Dziennik Rzeczpospolita świeżo, to dopiero kupiony przez pewnego finansistę? Czy rzeczywiście ta wizja świata, to Unii Europejskiej, że Bruksela gasi pożary, że tu we Włoszech rząd nacjonalistyczny, to jedziemy tam walczyć, tu w Polsce nacjonalizm walczymy, we Francji Le Pen, to na tą Le Pen jedziemy, żeby się nie dostała. Taka jest rola Brukseli, bo tak ją widzi Jędrzej Bielecki. Ale to tym gorzej dla faktów. No, fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że Unia Europejska to jest wspólnota pewnych idei prawnych. Unia Europejska wypracowała system prawny, który obowiązuje we wszystkich państwach, które są stronami tej umowy międzynarodowej i jest nadrzędny nad systemami prawnymi tych państw. I co do tego nie ma w zasadzie żadnych wątpliwości. I wszyscy przyjęliśmy to w referendum akcesyjnym. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie. No, we Włoszech zwyciężyła skrajna prawica i w żaden sposób nie zakłóciło to proeuropejskiego kursu Włoch. W Hiszpanii zwyciężyła skrajna prawica i w zasadzie nie zmieniło to. Jak no, zwyciężyła, jak zwyciężyła. Rząd formuje teraz, są socjaliści i zdaje się, że nawet Europarlament będzie tam ingerował w ramach debaty o praworządności w Hiszpanii. Ale rząd może formują socjaliści. Pedro Sanchez został wskazany na prezesa, na premiera rządu. Natomiast zmienia to faktu, że najlepszy wynik w hiszpańskich wyborach uzyskała skrajna prawica. No i nie odwróciło to Hiszpanii z proeuropejskiego kursu. No, i widzicie państwo, tak, w naszym studio Donald Tusk został skrajną prawicą, bo wygrała Partia Popular, czyli Partia Ludowa, stojąca w jednej frakcji z Donaldem Tuskiem, z Platformą Polską i z PSL-em. To swojego koalicjanta z jednej listy pan poseł właśnie wsadził do skrajnej prawicy. Przepraszam, my jesteśmy w Renew Europe. No ale na wspólnej liście z PSL-em. A PSL, Partia Ludowa. Sam Macrona, a jak pan chce rozmawiać o Europejskiej Partii Ludowej, to oczywiście ja jestem otwarty, ale zdecydowanie lepszymi partnerami do tej rozmowy będą koleżanki, koledzy z Koalicji Obywatelskiej albo właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No dobrze, tak. Tego co pamiętam, PiS nawet jakiś swego czasu miał plan, żeby też przejść do Europejskiej Partii Ludowej. PiS kiedyś był w Europejskiej Partii Ludowej, ale z niej wyszedł. Wspólnie rzeczywiście tak kiedyś było. No dobrze, kończąc to moje zaskoczenie tekstem Jędrzeja Bielskiego o tym udziale Brukseli. Trochę bez krotofil, ja wiem, że teraz każdy będziemy trochę udawać, też na tym polega polityka, że trochę wszyscy gramy, ale prawda jest taka, że Bruksela w sposób ponadstandardowy włączyła się w tą kampanię Europarlamentu, łamiąc własne zasady, że się nie debatuje o danym kraju na 6 tygodni przed wyborami, taką debatę przed wyborami przeprowadził. Czy my jeszcze na pewno możemy tak całkiem suwerennie i swobodnie swoje władze kreować, czy jednak
Unia Europejska, Bruksela ma coraz większe zakusy, Europarlament, również Komisja Europejska, żeby te wybory wychodziły po ich myśli. No, jest też kwestia KPO, ale przede wszystkim ta debata, to jest taki symbol, tak? Znaczy, jest zasada niepisana i się ją łamie specjalnie dla Polski, żeby jeszcze mocniej uderzyć w rząd Prawa i Sprawiedliwości. I pod tym względem, czy te wybory były uczciwe? Też trzeba powiedzieć, mówi się, że nieuczciwe, uczciwe może. Tu jest nieuczciwość, że my nie możemy sami się namyśleć, tylko cały czas coś nas popycha i każe iść w danym kierunku, panowie posłowie. Nie, to wygląda, wie pan, panie redaktorze, na takie rozpaczliwe poszukiwanie jakiegoś mitu założycielskiego, że wybory były nieuczciwe, Unia Europejska ingerowała w wybory. A przecież to nie jest prawda. Przecież to był wybór Polek i Polaków. PiS przez 8 lat swoich rządów napsuł tak wiele, że nie starczyło głosów na to, żeby wygrać trzecią kadencję. I dzięki Bogu. No. Po pierwsze, zmiana w polityce jest czymś zawsze dobrym. Po drugie, ci, którzy teraz będą rządzić, to będą rządzić z pewnością lepiej niż robili to przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, a efekty już wkrótce. Już to choćby widać w tym, co się w Sejmie dzieje. Wreszcie widzimy normalne zasady, zniknęły barierki wokół Sejmu. Politycy potrafią się uśmiechać. No, nie wiem, co pan, takiego... Nie wiem, czy pan Marek Ast nie potrafił się uśmiechać. Panie pośle, jak tam z pana umiejętnością uśmiechu? Czy pan się nauczył po 15 października uśmiechać, a wcześniej pan się nie uśmiechał? Jak to było? Nie, no jestem znany z tego, że właśnie bardzo często się uśmiecham. No w tej chwili może trochę przez łzy, no bo ta diagnoza, która no, wybrzmiewa trochę z tego, co pan redaktor mówi, że no, Bruksela niestety w sposób oczywisty ingerowała w ten proces wyborczy w trakcie kampanii. Te no, ewidentne poparcie dla jednej strony sporu politycznego wybrzmiewało z Brukseli, no pod hasłem oczywiście walki z dyktaturą, no ale jakoś tak dziwnie właśnie się składa, że zdaniem i Koalicji Obywatelskiej, Brukseli, demokracja w Polsce jest wyłącznie wtedy, kiedy przewagę ma Koalicja Obywatelska. No to taką demokrację no, można nazywać wyłącznie neodemokracją, tak jak przez całe 4 lata totalna opozycja tego rodzaju określenia używała wobec sędziów, wobec Krajowej Rady Sądownictwa. Zaraz, bo mamy drugą część i na tym paleo, neo będziemy się skupiać na tych przedrocach. Tylko chciałem odnotować, że to mnie cieszy. Pan poseł Gramatyka powiedział, że wybory były uczciwe. Uf, udało się. Będziemy to nagramy pana posła i będę miał do użytku, bo różne były głosy przed wyborami, ale teraz wiemy, że były uczciwe. To przynajmniej mnie cieszy, bo mówię nawet o zamachu stanu, że będzie tego nie będzie. Ostatnie pytanie w tym wątku. Skoro ale tak... wie pan, sobie możemy heheszki sobie zrozumieć wzajemnie, ale PiS naprawdę dużo zrobił, żeby w tych wyborach uruchomić wszelkie możliwe społeczności wspierające właśnie tę część strony politycznej. Te zmiany w kodeksie wyborczym, które ograniczały prawa do głosowania Polaków zamieszkałych za granicą. To, że nie wolno było zbierać podpisów pod listami poparcia w sposób elektroniczny, pomimo tego, że Polska dysponuje świetnym sposobem potwierdzania elektronicznej tożsamości. Te 2000 dodatkowych komisji wyborczych w zasadzie w matecznikach Prawa i Sprawiedliwości utworzonych. To, że te zmiany były tak jednostronne, to oczywiście można się z tego śmiać. Na szczęście udało się te wybory wygrać i to wygrać w odpowiednio wyraźny sposób, żeby nie pozostawić nikomu wątpliwości. I dzisiaj pozostają właśnie państwu takie... Okej, okay, ale komisji wyborczych zagranicznych chyba było więcej, jak dobrze pamiętam. I pytanie, co zrobić z tymi komisjami w mniejszych miejscowościach, bo jednak... Tam rzeczywiście ludzie w mniejszych miejscowościach głosują częściej za PiS-em, ale jest tak, że faktycznie mieli dalej. No, ja mieszkam w Warszawie, komisja, czy głosowałem u siebie w Podkowie Leśnej pod Warszawą, komisja wyborcza naprawdę 800 metrów idzie przejść, to w miejscowości, gdzie naprawdę to było daleko. Myślałem, że pan głosował na Śląsku i że pan specjalnie wziął zaświadczenie i głosował na mnie, ale... Nie, ja mam swoją panią, do której chodzę od tych 15 lat, od kiedy głosuję, swój budynek, naprawdę.
naprawdę tu jestem konserwatystą nudnym do bólu, zawsze jestem w tym samym miejscu i mniej więcej o tej samej porze głosuję, więc nie, żadnej turystyki nie uprawiałem wyborczej. Ale do ciebie te 2000 komisji, to zostanie, czy wy je zlikwidujecie teraz? Bo to w sumie dla ludzi z prowincji to było pewne ułatwienie, panie pośle. Na pewno nie będziemy robić takich zmian w kodeksie wyborczym, jakie robił PiS, czyli zmian obliczonych na uaktywnienie, zaktywizowanie tylko jednej części elektoratu bez aktywizowania innych części. Skoro takie zmiany się pojawiły w czasach rządów PiS, to moim zdaniem teraz jest czas na to, żeby wybory troszkę szerzej, otworzyć kwestie cyfrowe, na przykład postulowana przez Państwową Komisję Wyborczą możliwość zbierania podpisów pod listami poparcia przez internet, czyli za pomocą M-obywatela, za pomocą podpisu profilu zaufanego. To już dawno powinno być wprowadzone. Tak samo jak podpisujemy dokumenty, jak mamy dowód osobisty w telefonie, tak samo moglibyśmy podpisywać listy kandydatów. To spowodowałoby, że będzie dużo mniej problemu, zamieszania ze zbieraniem takich właśnie list. A te zmiany już od dawna postulowała Państwowa Komisja Wyborcza, więc wątpię, żeby ktokolwiek wycofywał się z jakichś zmian, już do kolejnych wyborów daleko, a te kolejne, które są istotne, są zapasem, więc jest troszkę za późno, żeby... Tak, samorządowe i europejskie. No dobrze, tu postawmy kropkę, przed nami część... No ale muszę się odnieść, panie redaktorze, no bo po prostu pan Michał Gramatyka wiele powiedział właśnie na temat tych zmian, które zostały wprowadzone, zmian profrekwencyjnych. Nie wszędzie w małych miejscowościach Prawo i Sprawiedliwość miało przewagę. Notabene my jakoś nie krytykowaliśmy tej całej akcji dowożenia wyborców autobusami do małych lokali wyborczych, do małych miejscowości. No Jagodna jest tutaj oczywiście takim symbolem. No wszystko, co ma zwiększyć frekwencję, powinno być akceptowane. Nawet jeżeli te zmiany były w roku wyborczym, to miały charakter techniczny i profrekwencyjny. I to cały czas podkreślaliśmy. Bo ta rozmowa wymknęła mi się spod kontroli, idziemy w kierunku przeszłości, a ja chciałem o przyszłości, poznajcie, za 2 minuty wrócimy i to już zamkniemy wszystkie moje zdziwienia artykułami prasowymi i inne rzeczy, zajmiemy się poważną polityką. Wtorek po weekendzie, to jest dzień, kiedy będzie kolejny dzień pierwszego posiedzenia i będą działy się rzeczy być może bardzo ważne i być może bardzo ciekawe i emocjonujące i tym się za chwilę zajmiemy, za sekundę wracamy do politycznej kawy.